Cześć, tu Tao, czyli witam Was bardzo serdecznie w odcinku openingowym rzeczy z mojego warsztatu Hextech, które zbierałem od jakichś 3 lat, otwierając po drodze jakieś pojedyncze rzeczy, ale ogólnie nazbierało się tego sporo. I tak zbierałem i uznałem, że w pewnego dnia po prostu to nagram i otworzę wszystko. I właśnie ten dzień nadszedł, i będziemy sobie to otwierać, zobaczymy, co tam jest w środku. A uznałem, że na pewno bardzo dawno nie było filmu na tym kanale, jakże na każdym innym, bo nie mam innych kanałów, ale zobaczymy, może coś fajnego wyleci. Mamy 40 skrzynek, 44 klucze. Nawet 46, bo sobie jeszcze dwa sforżujemy. No i let's go! Będzie ciekawie, nie? Zacznijmy od tych jakichś tam czwarto. Jakiś cool hack z tego. Cool za klasze. Są jakieś niskie miejsca, bo jak było wyższe, to raczej otwierałem. Więc tutaj nic specjalnego. Jakieś loga. O, X-Boost. Tego potrzebowałem całe życie. Da się trzy na raz? O, pizza. Super. Dobra, i ostatnie. Jakieś bajerki są. Mamy 80 tego materiału, ale to od setki chyba jakiś skin jest, coś takiego. Ale to na razie sobie zostawię. Tu są jakieś, proszę, kapsuły 2022, Anima skład. Let's go. Co mamy w środku? Championship Z. I tyle? No tam. Dobra. Stargardian Soraka. Niesamowite. Okej, okay, kapsuły z bohaterami to. Pęszał, jeszcze 8. Bosko. 26 różnych czempionów. Fajnie. Teraz jakaś paczuszka. Nightmare Cho'Gath. Ten skin jest starszy chyba nawet od niektórych was oglądających. Candy King Ivern. Postać, którą się nie da grać według mnie. I Battlecast Kog'Maw. Dobra, z tego już coś było. 10 kapsuł z Eternalsami. I w tym jest 19 Eternalsów. No to. Tysiące Orange Essence. No proszę, coś wartego uwagi wreszcie. Dobrze. Tutaj mamy Orba. A to 2023, to jakiś aktualny Orb. Dark Star Karma. Coś jeszcze? Super Galaxy Elise. O, i to jest skin, który może mnie interesować ze względu, że Eliską pogrywam. Co my tu jeszcze mamy? Champion Shardy Championów, tak jakbym miał ich za mało. Orianna, Nilo. Super. A czy ja mam tą postać? Wait, gdzie ona jest? A, powinniśmy zacząć spalać. Te, które są powyżej dwóch. Ale to może już nie na wizji. Milo, where are you? Bo ja chyba go nigdy nie kupiłem, teraz nie pamiętam. Tu jesteś. Unlock permanently. Dobra, mam Milo. Fajnie. Co dalej? O! 10 punkcików do Mythic Essence. Może coś uzbieramy? Czy już skrzyneczki? Nie, jedziemy kapsuły honoru. O, super, że części klucza. Tego potrzebowałem. Więcej części klucza. Czy to jest po prostu części klucza są? Rozczarowanie. Tutaj. No nie! Ale mi smutno teraz. Dobra, części klucza i esencję dostałem.
14 kolejnych części klucza. Ja myślałem, że mam tylko trochę więcej kluczy niż skrzynek. Dobra, co my tu mamy? Lunar Emperor Orb. Tylko jeden. A w nim Pentakilsona. Spoko. To jedziemy te za honor, te większe. Dalej części klucza. Wow, skin do Warda. Ale bajer. Więcej części klucza. Emotka. Oj, to taka fajna. Ale chyba ją miałem. Więcej postaci. 5 tokenów czegoś tam. Te tokeny. Honor 5 token, tak? Aha, bo to zabicie honoru 5. Spoko. Mam te skiny, odkąd ta gra istnieje. Bo one na samym starcie, te dwa skiny do Warwicka i Spirit Blossom 2020 wart. Już wiecie za kiedy, tak mi się wydaje, że to może być nawet za 2020 kapsuła honoru. By się nawet zgadzało. 20 fragmentów klucza. O czym mówiłem? Że te skiny pierwotnie był coś takiego jakby powiedzmy Battle Pass, który się wbijało, to jeszcze nikt nie wiedział, co jest Battle Pass na początku LoL'a, wbijało się za linki referencyjne i jak ktoś założył konto w LoL'u z twojego linku referencyjnego, to wchodziłeś coraz wyżej po drabince i na samym szczycie drabinki, na szczycie jednej drabinki był Warwick, a na szczycie drugiej drabinki był Twitch. I pamiętam, że dojechałem do końca. Ale to były początki League of Legends. 15 emotek. Mogę otworzyć wszystkie naraz? Nie mogę. No, do tego. Dobrze, to może emotki sobie pominiemy. Co mamy tutaj? Maotai Lissi. Super, mam tego skina. I jeszcze FPX Lissi. FPX-a chyba nie mam. A zobaczmy sobie w międzyczasie. Może mecz history lepiej nie. Co, jakie challenge zwalić to nie, aha, bo to się tu wchodzi. Lee Sin. Ile mi brakuje skinów do Lee Sina, chociaż dorobili do niego kolejne. Nie mam tego. 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 Okej, okay, dobra, dorobi na tyle, że już nie mam większości skinów do Lee Sina. MSI 2023 to chyba najnowsze orby. Omega Squad Twitch. Bez szału. O Boże. Jakiś skin do Tristana, który prawie nic nie zmienia. Mythmaker 2023. O! Proszę. Epic Shark do Luciana. Random Wardskin. Tego też już chyba miałem. Random Wardskin Tournament. O, tego chyba nie miałem. Pełen szał. Dalej orby lecimy. Co tu mamy kolejne? Worldsy 2022. Chosen Mastery. Valkyries jakieś. Steel Valkyries 2022. Jakiś skill do Trandla. I skill do Xerata. Nie za drogie i nie za fajne. Skin doszywany z Star Guardian 2022. Nurse Akali. A coś fajne, dobra. Battle Bunny Prime Riven. To już lepiej. Już lepiej. I ostatni. Spirit Blossom Soraka. Skiny do Soraki to moje ulubione skiny. Do tego mam 19 różnych kapsuł, znaczy 19, 3 rodzaje kapsuł, tak, polski język trudny, z Prime'a. Ale najpierw sobie otworzymy jajka małych legend, co w sumie dla niektórych może być ciekawe. Okej, okay, jednogwiazdkowe, bez szału, ale te są chociaż permanentne od razu. Dawaj, dawaj, dawaj!
jedno gwiazdkowe. Niebieskie, to lepsze, fioletowe. I jedno gwiazdkowe, ale epickie. Okej. Czy one zawsze są jednogwiazdkowe, jakoś się ulepsza? Nigdy tego nie analizowałem. Ale zielone to pewnie znowu będzie zwykłe, nie? Dobra, i ostatnia. Złota, legendarna, na dupa. Niebieska. Niebieska fioletowa, niebieska zielona. Ale o, jest dwugwiazdkowy jednak. Dobra. Małe legendy z głowy. Teraz kapsuły Prime. Czy kapsuły Prime na koniec? Nie pamiętam. Jedziemy kapsuły Prime, zobaczymy co w ogóle z nich jest. Jest z każdej kapsuły jest 12 rzeczy. Aha, ale to są te czampiony. RPG-i. Tak właśnie słyszałem, że z tego są RPG-i. A ja jestem Gaugan i trzymałem to w ten Mythic Essence. Okej. 30 dni X-Boosta. O tym marzyłem całe życie. Czekajcie, ja mam takich 19. Ja to trzymałem przez cały czas? No to go. Okej. A te fajne rzeczy? Okej, są RPG-i. W każdym są RPG-i, naprawdę? W każdym jest ten Mythic Essence? I w każdym jest chyba epicki shard, na to wychodzi. Permanent to your inventory? To jest permanentny skin? Spoko. Spike, Hecari, Shaco, Poppy, Seraphim, Malphite. 350 RP, 200 esencji, 5 Mythic Essence, 30 Nigusta. Spirit Blossom Teemo. Ta. Ingrid, Zileon, Xanthy, Gragas, Braum, Gryndamer, RPG-i, Esencja, Boost. Shockblade Shen. Potem się okaże, że tylko z tej koronowej tak wylatuje. Dobra, to sobie pominiemy, bo Champion Shardy to palicho. RPG i esencja i Heartseeker Yumi. Aha, i exp na końcu zamieniliśmy miejscami. Dobra, jeszcze dwa takie. Rise, Rengar, Lucian, Malzahar, Nomi, Darik, Twisted Fate, RPG i esencja, X-Boost i... Cyber Pop Action. Okej! A mogę dostać skina do postaci, którą gram? Samira, Lucian, Rel, Kazix, Caitlynka, Seraphim, Miska, RPG-i, esencja, X-Boost i... Sentinel Olaf. No dobra, fajne. Skiny fajne, chociaż jakieś takie inne. Z tym jeszcze poczekamy. Zacznijmy otwierać podstawowe skrzynki, których jest dużo. Zacznijmy od tych 8. Otwórzmy je całe w pakiecie, bo ten film będzie trwał w nieskończoność. To chyba nie był dobry pomysł, bo... O nie! Z tego będą leciały kolejne skrzynki. O! Okej, okay, jest skin jakiś. To miski. Jest najbrzydszy kasadin ze wszystkich kasadinów. Najbrzydszy brand ze wszystkich brandów. Ale jest, proszę, epicki shard LeBlanc. Super. Hextechowy klucz, bo tego potrzebowałem. Dużo, przepraszam, nie włączyłem Facebooka. Dużo esencji. Evelyn Icon. Dobra, permanentna. Pełen szał. Tą jedną, którą dostaliśmy, a w niej na pewno będzie super. Champion Gym. Okej, okay, go there. Jedziemy dalej. 10 skrzynek zwykłych. Klient Lola musi przemielić. Rengar. Lissandra już nawet była w poprzednim. Malzahar, to też. G. No Boże. Okej, okay, coś jest. Ten skin mi przecież już poleciał. No wreszcie coś mamy.
Anka z Wonderland. Szkoda, że Anka, ale spoko. Jest legendarny skin wreszcie. No, jeszcze nie permanentny, ale coś jest. Star Galaxy Nidalee, to jest fajny skin. Cosmic Sting Scarlet. Jak za jakieś 30 lat dostanie reworka, to można użyć. Vandal Vladimir. Majestic Empress Morgana? To już było, czy nie? Nie wiem. O, 10. O, to może to uzbieram. Dobra, to kolejne 20. Draven. Rise Queen. FPX Vayne. Okej. Mecha Ranger. O, to chyba fajny skin jest. IG Fiora. Dobra, epickie szardy póki lecą. SKT T1. Ten skin jest stary. Ten też jest skin stary. Chyba nawet go mam. 2018 Championship World. Aurelion Sol Icon. 300 esencji. I ostatnie 10 zwykłych skrzynek. Przepraszam, nie ostatnie. Jeszcze dwie. Melvet Aatrox. Kitali? A że Nidalee w skinie. Nie znam tego skina, ale chyba będzie pierwszy użyty. Znowu na Hyperchogat. Worldbreaker Malzah. Okay. No i mamy kolejny. Red Baron Corki. Jako legendarny skin. Oj, ta gra mnie nie lubi. Rumble in the Jungle, naprawdę. Okej. Okay. Game on World. Porowarki, dwa klucze i esencja. Spoko, to mam jeszcze dwie zwykłe. Mam tego skina. I skin do Xante, co jest spoko, bo to w miarę nowa postać, więc jeszcze za dużo nie ma skinów. To jest... To jakiś progres ma? To otwórzmy jedno. Nemesis Jax. Też mam ten skin. Otwórzmy drugie. Nie wiem nawet skąd te Masterwork chesty lecą. Dark Star Jarvan. Też go mam. Buy more. Dowiemy się. Czy Rito chce za to pieniądze? Chce za to pieniądze. Aha, bo założenie jest takie, że jest gwarantowana nagroda co 5. No spoko, dobra. Miejmy nadzieję, że zostaje. No niewiele nam zostało, jedziemy Prime Gaming Capsule z inną ikonką. Ale chyba założenie jest to samo, chociaż trochę inne rzeczy na początku lecą. Akali, Swain, Sejuani, Echo, RPKi, Orange Essence, Kindovarda tym razem. X i... Sentinel Pike. Fajny skin. To jest permanentny. Dobrze, okej. Okay. I w międzyczasie poleciała Random Champion Permanent. Nie wiem co mi dacie, skoro mam wszystkie. Dacie mi do mojej listy permanentnych postaci, które dalej wiszą. Jest ich 8 już. No, nieważne. Jedziemy dalej. Random Champions. Ja zostawię sobie to Random Champion Permanent, bo w sumie na następnego championa. Championa to nie jest champion albo bohater, to jest champion, pamiętajcie. Astronaut ma okej. Okej! Nie, w sumie fajny skin. Zresztą ma okej, trochę był w mecie. Szkoda, że nim nie grałem za bardzo, ale i że już nie jest. Ivern, random skin. Dobra, tu jest pattern znany dla nas. RPKi, esencja, boost. Space Groove Ward. Okej, okay. I? Glacial Malfoy. No nie, no. Kupę gruzu ze szkłami dali. Nie, to miałem zostawić, dobra. No to zostały Worlds 2022 Capsule, których mam... A, to nie są Prime'y, to stąd będzie jakiś shit. Odbieramy. No mówię. Permanent ikonki, o Boże. Czy emotki, tak?
Te przestały lecieć z tych ostatnich trzech kapsuł Prime. Już policzyłem sobie w głowie, że będzie 150, a nie, nie, nie będzie 150. Bosko. Czy dotarliśmy do końca? No są jeszcze te emotki, ale walić to. Myślę, że ja tu sobie dozbieram, chociaż 150 tylko tak kosztuje. Prestiżowa Zaja? Okej. Okay. Ekstechowa Tristana. No, może to jest fajne, ale to na razie nic tu specjalnego nie ma, może coś jeszcze dodadzą. Tymczasem, co my tu mamy? Odkliknij to. Dobra, otwórz jedno, żeby był jeszcze fan. Super, cieszę się niezmiernie. No pełno postaci, będę musiał znowu to przemielić. Okej. Aha, jakby miałem już Ankę z Wonderland. Disenchant. Bo nie będziemy przelosowywać legendarnego skina. To jest skin, który możemy sobie przelosować. To jest skin, który możemy dodać do przelosowania. Bo na pewno nie ma zbyt dużej wartości. Dużo leciało tych lepszych skinów, ale Chosen Mastery z mieczem świetlnym. Nie wiem, tak kusi, żeby zostawić. Jak będzie jeszcze jakiś shit. O, tego skina na pewno nie będę chciał. Bang! O! I to permanentny skin do Gina. Okej. Okay. Fajnie, spoko. Teraz, Jezu, ile ja tego mam. Boże drogi. Kin do Lulu za 900 coś. Dobra, zacznijmy rolować te za 900 też. Chociaż ten jest Legacy. Mam lepsze skiny do Thresha i tak tym nie gram. To jest fajny skin, to bym zostawił. Skin do Azira z SKT mam. Let's go. Pernamentny skin do Sejuani. To jest jakaś suggestia. To sobie przemiel. Red Baron Corki. Świetny skin. Dobra, to możemy przemielić. To możemy przemielić. Skiny do Kog'Mava zawsze są takie zabawne, że nie chcę ich usuwać. Mimo, że tak tym nie gram, nie będę grał. Pentakillsona zostaje. O jest! Skiny Legacy Cho'Gatha. I? Skrzynka. Klucz. No dobrze! Czyli ten skin był przemielony, żeby go dostać permanentnie, ale mamy kolejną skrzynkę do tworzenia. W której jest champion? Champion. Champion. W której jest skin do Tarika. Let's fucking go. No co, jeszcze ostatnie przemielenie i kończymy. Największy opening w historii League of Legends. Maotai Lee Sin, mam takiego. Nie, tego skina w życiu nie oddam. W ogóle muszę go stworzyć, nie? To jest najlepszy skin na świecie. Stoi, napierdziela w dzwonek. Tak, mogę Nemesis Jaxa oddać. I mogę tą Biankę oddać. I tyle. I ostatnim skinem, który jest otrzymany, jest River Spirit Nami. Aha, ten nie był permanentny. Nie, czekaj, to jest strand. Czyli tamten do Thresha był permanentny. Dobra, niesamowita przygoda z openingiem z ostatnich 2 czy 3 lat. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Tak, czekam na komentarze o treści To ty żyjesz? I zapraszam, bo czasami streamuję na Twitcha. Link w opisie. I do zobaczenia, na razie. Cześć.